trochę im brakuje twu. Proszę Państwa, zaczynamy uroczysty Dzień Dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Unianowicach, Alei w Pińczowie. Witam Cię wszystkich serdecznie, ponieważ przez dwa lata, właściwie w zeszłym roku tylko nie było Dnia Dziecka, ale nie mogliśmy go obchodzić ze względu na pandemię. Ja chciałbym, żeby wszyscy nasi uczniowie dzisiaj mocnymi brawami i okrzykami przegonili tego COVID-a i bardzo bym prosił teraz, ja mówię start, a my klaszczymy, krzyczymy, piszczymy, żeby COVID uciekł. Start! Bardzo się cieszę, że tak głośno, mam nadzieję, że już więcej do nas tu nie zawita. Proszę Państwa, mam dzisiaj przyjemność wszystkich Państwa tu powitać, ale mamy dzisiaj szczególnych gości na terenie placówki w Unianowicach. W osobach Pana Wójta Tomasza Sochy. Panie Wójcie, bardzo proszę powstać. Nie widzę wójta, musi wójt machać rękami. Cukierki dostaje. O jest, macha wójt rękami, idzie jedną ręką. Serdecznie witamy z nami panią wicewójt gminy Pije. Panią Annę Białą. Panią wicewójt trzeba tak. Aha, to pan z kamery to musi nagrać. Szanowni Państwo, witam w naszym gronie dzisiaj panią sędzię, która Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Pińczowie, panią Anę Zelek. Bardzo proszę, oddzielnie brawa. Po pani sędzi jest pani siostra, przepraszam, Paulina Koza, która dzisiaj reprezentuje Zespół Placówek Oświatowych Pacanowie. Witamy serdecznie. Siostra dyrektorka nie mogła przybyć. Wczoraj mieli przepiękną uroczystość otwarcia nowego budynku. Proszę Państwa, gości będzie dzisiaj jeszcze pewnie więcej. Ja myślę, że troszkę się spóźniają, bo Dzień Dziecka dzisiaj w Pińczowie jest obchodzony. Będziemy witać na bieżąco. W naszym gronie jeszcze dzisiaj serdecznie chciałem powitać panią prezes Fundacji Złote Serce, panią Annę Witnicką. Proszę Państwa, tradycją naszej fundacji jest, że praktycznie co roku od początku fundacji Dzień Dziecka to była rywalizacja zespołowa, która miała na celu uświetnienie tej uroczystości. A od 2014 roku Dzień Dziecka to była rywalizacja nauczycieli pomiędzy szkołami w Unianowicach i w Pińczowie. W tym roku postanowiliśmy, że panom już damy spokój. Pan Mirosław Maj się zestarzał. No i zespół Pińczowie również. Ale mamy kwiat pań nauczycielek i pracownic, który bardzo chętnie dzisiaj, Szanowni Państwo, uświetnią tą naszą uroczystość. Proszę Państwa, jest o co się bić, bo pani prezes dla zwycięskiego zespołu ufundowała nagrodę. Ewelinka, pokaż. 6000 zł do podziału. Proszę Państwa, także no to jedno brawo. No. I oczywiście puchar. Pani prezes na zwycięskiej drużynie. Nie będę przypominał historii tych spotkań, bo nie chcę tym denerwować nikogo. Natomiast zaczynamy nową jakby epokę w dziejach naszego sportu pomiędzy Pińczowem a Unianowicami.
Myślę, że te spotkania siatkarskie staną się już tradycją. Kochanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę się bez giereczka. Dobrze, proszę bardzo, kochanie. Mamie. Proszę bardzo, proszę jedynko. Jeszcze jednego może, co? O, super. O, jeszcze, babcia jeszcze. Babcia przyjechała. Weźmiesz sobie giereczka? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wybieraj, jaki ci pasuje. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, mogę jeszcze jedną tą kartę? Ten pan dzisiaj ma imieniny. No i myślę, że to go zobowiązuje do czegoś. No tak. Wieczorem. Będą płyny, będą, także nie ma problemu. Dla wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja zawsze kręci przed upadkiem. No przykro mi niezmiernie, no że znowu mianowicie baty, no ale... No przykro mi bardzo, no tak, a pani Nowak nie grała. Na zielono nie grała. Uwaga, dzieci, wstawia szybko nagrody. Uwaga, dzieci, wstawia szybko nagrody, ładnie stają. Dzieci stają sobie. W rządku, wstawia szybko dzieci. A ja wam powiem, kto zdobył najwięcej krzyków. Najwięcej krzyków zdobył Maciuś. Brawa dla Maciusia. Brawa! I Maciuś wygrał tą konkurencję. Kolejna nasza konkurencja to wyścig koników. Więc znowu dzielimy się na dwie drużyny. Dzień dobry! Jedna drużyna jest u pani Ewy.
Druga będzie czytać na dwie drużyny. Dzień dobry. Elena. Serdecznie zespoły Unianowic i Pińczowa na boisko, na rozgrzewkę. Za 10 minut zaczynamy.